Czarny staw gąsienicowy. Czarny, szczególnie na tle tych białych połaci śnieżnych, które tutaj mamy. Wysokość 1624 metry. Prawie nikogo tu nie ma. Jest 8:30. Trzy osoby, które szykują się do jakiegoś dalszego wyjścia. No widoczność, jak widzicie, niewielka. Kawałek ścian kościelca widać. A już nawet gdzieś tam na wysokości zmarłego stawu chmury granatów żółtej turni również nie widać, ale i tak jest tutaj pięknie, ciemna toń czarnego stawu naprawdę zachwyca. Ciemnia toń od zacienionych skał, ta nazwa, od skał, które zacieniają, i od sinic, które tutaj się porastają w czarny staw. 1600 ponad 20 metrów nad poziomem morza. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach, szczególnie jak widać te szczyty dookoła, ale nie narzekajmy. Śniegu miejscami tutaj już myślę, że 15-20 cm. Natomiast ten śnieg zaczyna się gdzieś od wysokości na szlaku 1500 metrów, trochę niżej stopnia, bo przecież w niedzielę to był nawet na Kondratowej. No i będzie w najbliższych dniach dalej topnieć. Natomiast pamiętajcie, że powyżej 1800 metrów pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Także wyżej lepiej się po prostu nie wybierać. Wczoraj widziałem zdjęcia z rejonu szlaku na Giewont Kondratowy. Tam naprawdę takie lawinki, niewielkie, bo niewielkie, ale spadały. A my tutaj może podejdziemy sobie do bałwana, który nad czarnym stawem sobie ktoś go tutaj zrobił. I on pięknie wygląda na tle właśnie tego ciemnego, ciemnego, czarnego stawu, który jest piątym co do wielkości jeziorem w Tatrach. Największe to morskie oko, wielki staw, czarny staw nad morskim okiem i chińczowy po słowackiej stronie, piąte miejsce, prawie 18 hektarów powierzchni. Dzisiaj niewielki wiatr, tutaj tego wiatru nie ma, także niezmącona toń i tutaj bałwan, który sobie stoi. No już parę dni temu musiał być zrobiony, dwa może dni temu, bo trochę zasypany śniegiem. No i tak jak mówię, wyżej tego śniegu jest jeszcze więcej, ponad 40 cm, a miejscami nawet pół metra gdzieś tam. No i uważajcie, wiemy o tragiczny wypadek, który wydarzył się w Coko w Tatrach po słowackiej stronie na staroleśnym szczycie, gdzie zginęło dwoje polskich przewodników doświadczonych. No niestety, tak to bywa. Z Tatrami są to piękne miejsca, z górami piękne miejsca, ale niebezpieczne. Ale na razie cieszmy się tym, co mamy. W ciągu dnia dzisiaj powinno się przejaśnić i w sobotę również nie powinno padać. Dopiero zrobi się dość cieplej, dopiero w niedzielę po południu zapowiadane są znowu opady. A ja już milknę i posłuchajcie chwilę, jak tutaj cicho nad czarnym stawem gąsienicowym zasypanym dookoła śniegu.